Ty jesteś ta sławna Ania? Tak. No właśnie, sławna już czy nie? Myślę, że tak. I o to ci w tym wszystkim chodziło, żeby właśnie być sławną? Znaczy, czy ja wiem, mi bardziej chodziło o dobrą zabawę. A że wyszła, a że już się stałam sławna, no to... Czemu nie? Podbijasz Polskę, ale z tego co wiem, już zaczynasz już podbijać za Europę, za granicę, tak? Tak, oczywiście. Myślisz, kiedy uderzyć w świat? Myślę tak pod koniec lipca, początek sierpnia. Chciałabyś na przykład usiąść na kanapce u Wojewódzkiego? Pewnie tak, czemu nie? Myślisz, że to się uda? Może z czasem. On lubi takie klimaty. Wiem. Właściwie, powiedz mi, no dlaczego taki twój jest sposób na życie? Nie, to akurat seks lubię. Dobrą zabawę też. Dobrze się przy tym bawię, więc... A co najbardziej lubisz w seksie? W seksie? Czy ja wiem, co lubię najbardziej? Wszystko lubię, co z seksem związane. A gdzieś w którymś wywiadzie powiedziałaś, że seks jest treścią twojego życia i jest wypełnieniem tej codziennej szarości. Ale skoro dla ciebie codziennością prawie jest seks, więc twoje życie jest seksem, tak? Pewnie. Nie ma dnia bez seksu. A pamiętasz swój pierwszy raz? Pierwszy raz? Pamiętam. Pamiętam swój pierwszy raz. Gdy miałaś lat? 18. No i od tamtej pory ilu jeszcze było? Sporo. Sporo plus teraz 244 osoby płci męskiej, a może i nie tylko, które masz na liczniku, to już się spora gromadka uzbierała, tak? Czy pani jeszcze może? Mogę i chcę więcej. Kto może cię zadowolić? Każdy może. Byle miał 18 lat, tak? Dokładnie. 18 lat. A górną granicę jakąś masz? Myślę tak, że do 60 może już tak, ale po 60 już chyba nie wzięła. Chyba, żeby był jakiś mega przystojny i zadbany, to może. No ale jak dostajesz te zgłoszenia, to robisz jakąś selekcję, czy nie? Czy tam... Nie. No tam nie wysyłają też zdjęć, nie wiem kto przyjdzie. Różne są o tobie opinie i mieszane, jedni są za, drudzy przeciw. Tych przeciw jest niestety więcej. Określają cię jako, no najdelikatniej mówiąc, dziwka, jako prostytutka, jako kurwa, jako ladacznica czy jawnogrzesznica. A ty co na to? Nic. Nie interesują mnie opinie innych. Robię to, co lubię. No jest to, no po prostu, jest to grzech. To niech sobie uważają. Ja uważam co innego, robię to co lubię i nie zamierzam tego zmieniać. No za czasów Jezusa, ale są i dzisiaj jeszcze takie kraje, gdzie takie dziewczyny no, są kamieniowane. No, jeszcze do takiego kraju nie pojechałam, więc może przeżyję. A nie obawiasz się właśnie tego, że któregoś pięknego wieczora przyjdzie no, całkiem sympatyczny facet, ale jakiś fanatyk religijny, który w imię walki, powiedzmy, ze złem, może cię zabić? Czy ja wiem, jeszcze nie spotkałam się z takim problemem i nie wiem, jak go rozwiązać. Ale masz jakąś ochronę? Tak. Tam, gdzie jesteś? Tak, mam. Co nie znaczy, że... Ty... Że mogą wejść na czas, prawda? Mogę już po prostu nie żyć jak wejdą. Nie, no ale jesteś bezpieczna, tak? Tak, jestem bezpieczna. I ci, którzy przychodzą, też. Tak. Mam tu na myśli i anonimowość, oczywiście. I ich... Anonimowi są w 100%. I zdrowie. Dokładnie. Też, tak? Tak. Czyli nic nie grozi tobie z ich strony? Wiesz, o co chodzi? Tak, wiem, o co chodzi. Nie. Używają prezerwatyw. Tak? Każdy. No właśnie. Ale no, prezerwatywa to jednak mimo wszystko nie jest stuprocentowo
bezpieczny, pewny środek. Nie boisz się, że jednak coś się może zdarzyć? Jakaś wpadka czy choroba? No właśnie, trochę się obawiam, ale myślę, że nie powinno być. Jeszcze mi się nie zdarzył żaden taki przypadek. Jaki seks najbardziej preferują faceci z tobą? Bardziej wolą analny seks. A ty sama? Też lubię, bardzo lubię. Czy byłaś stuprocentowo zadowolona z jakiegoś mężczyzny? Tak, byłam. Z jednego. Jednego. Czyli większość się nie spełnia? Znaczy spełniają się, tylko że akurat ten jeden mnie po prostu zadowoli w 100%. Rozumiem, że za każdym razem, z każdym facetem nie masz orgazmu? Takiego prawdziwego, autentycznego? Masz? Mam. Nieudawany? Nie, ja nigdy nie udaję. A może ty jesteś seksoholiczką? Można tak to nazwać. Jest jakieś doznanie, które, na które no, szczególnie czekasz? W jakiś sposób? Może troszkę z brutalnością? Nie? Nie. Ale lubię też na ostro. Taki seks ostry bardzo. Też lubię. A jacy są nasi faceci polscy? Tak, w twojej ocenie, jeżeli chodzi o bardzo umiejętności seksualne. Są bardzo delikatni, powiem szczerze. Myślisz, że jak przychodzą do ciebie, to też się mogą od ciebie coś nauczyć? Może. A spotkałaś się z takimi opiniami, że no, dzięki tobie poznali piękniejszą stronę seksu i są lepsi niż byli? Czy jeszcze się nie spotkałam z takimi opiniami, ale spotkałeś się, że na przykład jestem dobra w tym, co robię. A jak to wygląda? Przychodzi facet i co? I tak od razu? Czy jest jakaś gra wstępna? Najpierw to idzie do łazienki. No i później zaczynamy. To jest normalne, że od gry wstępnej trzeba zacząć, prawda? Pieszczoty. A są też tacy, którzy no, przyjdą po to, żeby popatrzeć, albo żeby im zrobić tylko dobrze? Nie. Każdy. Się skutecznie realizuje? Tak, dokładnie. Starszy do tej pory miał może po 40 był. Czy zdarzali się też zagraniczni klienci tutaj w Polsce? Tak. Partnerzy? Tak, był jeden. Z jakiego kraju? Włoch. No właśnie, tak się o Włochach mówi, że oni są ogiery totalne. Tak. Potwierdzasz? Potwierdzam, oczywiście. Nie obawiasz się tego, że no, zostanie tobie przylepiona łatka taka, no jak już wcześniej wspomniałem, jakieś określenie niezbyt przyjemne, zwłaszcza w gronie, jakimś środowisku, w którym się wychowywałaś, uczyłaś, koleżanki, koledzy. Ale mnie to w ogóle nie interesuje, ja się nie interesuję opiniami innych. Robię to, co kocham, już powtarzam po raz kolejny. A rodzina? To jest temat, na który bym nie chciała rozmawiać. Jesteś czyimś dzieckiem. No tak, ale to jest delikatny temat i bym nie chciała go poruszać. Ale załóżmy, że też będziesz mieć córkę i pozwoliłabyś jej na takie działanie? Jakby miała taką wolę, to czemu nie? I nie boisz się, że kiedyś po latach, jak będziesz miała córkę, dogrzebie się do jakichś filmów, materiałów, zdjęć z przeszłości mamy i... Nie boję się. Nie boję się. Będzie miała taką wolę, to czemu nie? No jak się zakochasz i chłopak no, będzie z tych, no jak to mówią, porządnych i pozna twoją przeszłość, i co wtedy? Jestem jeszcze młoda, mam dużo czasu, żeby się nawet zakochać, chociaż nie chcę się na razie nikim zakochać. Bierzesz pod uwagę też tę drugą stronę, czyli facetów, którzy do ciebie przychodzą, że mogą to być żonaci faceci, że... Większość jest żonaty.
No, że możesz przyczyniać się do rozbicia rodziny. Ale to jest 100%... Być powodem zazdrości. Ale to jest w 100% anonimowe, więc... Może kiedyś przyjdzie do mnie jakaś zazdrosna żona. A jak któryś przez sen się wygada? Trudno. To już jego problem. Ja nic nie zdradzam, więc... Próbowałaś już w tym maratonie z paroma facetami naraz? Nie jeszcze. Ale jest to możliwe. Oczywiście. Tak samo jak z kobietą? Oczywiście. I też jeszcze się nie zdarzyła? Jeszcze nie. Jeszcze nie. Jak można trafić do ciebie? Przez bloga, przez formularz albo przez fanpage'a, przez Facebooka. I te 40 zł to na pewno jest, są to cele administracyjne, powiedzmy? Tak. I nic z tego nie masz? Nie może każdy przyjść, prawda? Nie mam żadnych ani wymagań, ani czego, więc każdy do mnie może przyjść. Nie tylko pełnosprawny, ale i niepełnosprawny też. No jak już przyjdzie, to co? Patrzysz na, też na urodę, czy... Nie. Nie patrzę na urodę. Ale na czym tak najbardziej ci zależy w takim kontakcie? Dobrym seksie. Dobry seks to co? Głęboka penetracja, czy co to dla ciebie znaczy? To jak? Oj, no nie wiem. No dobrze, no ale rozmiar ma znaczenie? Nie ma znaczenia. Aż takiego. A co cię najbardziej zdziwiło w zachowaniu no, twojego partnera, który do ciebie przyszedł? Jednego z tych 244. Zdziwiło? Zaskoczyło? Nie, jeszcze nic. Jeszcze nic mnie nie zdziwiło, ani nie zaskoczyło, nie wiem. No, marzysz o kimś, żeby ktoś do ciebie przyszedł, ktoś szczególny? Kogo znasz? Kogo znają wszyscy? Zależy ci na kontakcie z jakąś znaną osobistością, żeby móc powiedzieć sobie i tego zaliczyłam. Nie, jeszcze nie myślałam o kimś takim. Ale zdarzył się już ktoś znaczący, no z no pierwszych jeden... stron gazet, powiedzmy z telewizji? Tak, jeden był. Ale nie ma... Skoro wszystko to, co robisz, jest... No, nie masz z tego żadnych korzyści materialnych, no to z czegoś trzeba żyć. Jak sobie radzić w życiu? Pracuję. Dodatkowo. Uczę się. Jeszcze. A co robisz? Studiuję psychologię. Aha. A pracujesz? Pracuję. Jako? Ale nie mogę zdradzić gdzie. Jako kto? Z tej geografii, mapy twoich podróży wynika, że no, raczej interesuje cię Polska Północna i Centralna, prawda? Tak. Na południe się nie zapuszczasz Polski? Zapuszczam się, ale jeszcze nie wiem kiedy. Podobno masz być w Toruniu? Tak, będę w Toruniu. Kiedy? A jeszcze tego nie wiem. Wiem, że 29 na Poznaniu. Tak. A od czego zależy ten twój grafik podróży? Od ilości zgłoszeń. Tam, gdzie więcej po prostu jest zgłoszeń, tam. Czyli na seks poświęcasz weekendy? Tak. A czasami jeszcze w tygodniu właśnie, tak jak mówisz. Skoro się jeszcze uczysz i pracujesz, to kiedy zajmujesz się blogiem i wpisywaniem swoich spostrzeżeń z każdego razu? Mam czas na to. Patrzysz też zawsze na... Zawsze znajduję na to czas. Patrzysz też na to, co piszą o tobie media? Pewnie. Ale też się nie przyjmujesz, jeżeli są to... Negatywne? Nie. Nie przyjmuję się. Nie mam czym się przejmować po prostu. Robię to, co lubię. Już powtarzam to po raz kolejny. Gdybyś dostała zaproszenie na przykład na jakąś imprezę, żeby ją sobą uatrakcyjnić, też byś się zgodziła? Pewnie, że tak. Czemu nie? Nowe doświadczenie. A o czym marzysz tak najbardziej? Oj, nie wiem. Nie wiem, trudne pytanie. A co jeszcze potrafisz, oprócz tego, że jesteś dobra w łóżku?
Masz jakieś zdolności, talenty, śpiewasz, malujesz, grasz? Rysuję. Tak? Tak. Rysuję i też zajmuję się teraz, właśnie chcę wypuścić na rynek swoją markę odzieży. To znaczy projektujesz też, tak? Tak. A rysujesz co? Portrety, krajobrazy? Też, wszystko. Lubię rysować. A kiedy poznamy twoje rysunki na blogu? O, jeszcze nie wiem. Może coś wrzucę niedługo. No, a kiedy poznamy ciebie lepiej? Myślę tutaj o tym, że będziesz, no, bardziej otwarta. Co znaczy? A nie tak bardzo ubrana. Po prostu wybierałam się na miasto i musiałam coś na siebie założyć. A będąc z tobą, mężczyzna może zrobić sobie fotki z tobą, czy nie? Raczej nie. Raczej jakbym może chciał, to czemu nie, ale tak to zazwyczaj się są anonimowi, więc nie chcą żadnych zdjęć ani niczego. A nie wstydzisz się swojego ciała? Nie, nie wstydzę się. Lubisz je? Lubię. A najbardziej co w nim? Piersi.